Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna i wreszcie wymieniamy sobie kamyki, to na co już długo czekaliśmy. Ale na początek ogarniemy sobie postać, zaraz wam tutaj powiem jaki jest generalnie plan na ten odcinek i na następny odcinek. Ale tak jak mówię, no z początku może się tutaj ubierzemy, bo już jest dosyć późno, ja sobie robiłem awkę, więc miałem te ku do awki. Teraz sobie po prostu zmienimy. I tak, troszkę tutaj nam zawki i temków poleciało, więc sobie je może odłożymy do wiedźmy, jedną broń. I myślę, że do kowala na razie nie będziemy rozmontowywać, ponieważ mam w planach zrobić lochy po wymianie gemów, ale to do tego zaraz przejdę, więc sobie po prostu to sprzedamy. No tą różkę w zasadzie mogę do kowala, tak szczerze mówiąc, więc nam zostaną tylko dwa sloty, no ale okej, niech będzie. No i dobra, teraz sobie, jak widzicie, mamy epicki event, epicki weekend, ale to o tym zaraz, na razie sobie poszukamy może epika do kibelka. I tak, plan jest taki, w tym odcinku ogarniamy sobie postać plus, o, dosyć szybko, w ogóle zobaczcie, już mamy 43 do statystyk, więc już, o, w sumie te rękawice na punkty życia, ale my się będziemy przebierać później, więc na razie to olejemy, wrzucimy je sobie do kibelka, mamy na zręczność, w sensie dla zwiadowcy, więc sobie damy, no tu tylko plus 9, także na razie ok, na razie olewamy. Tak jak mówię, w tym odcinku sobie ogarniamy postać plus kopiemy gemy z kopalni 15, ponieważ nareszcie udało nam się uzbierać surowce, które zbieraliśmy już dosyć długo, aby mieć raz na ulepszenie kopalni, a dwa na wydobycie po prostu kamyków, i w tym odcinku robimy to. I w kolejnym odcinku, który ja nagrywam praktycznie jeden po drugim, od razu bezpośrednio sobie wchodzimy do lochów na nowych kamykach. Mam nadzieję, że uda nam się pocisnąć nieźle, bo już tutaj w sali chwały... O, jesteśmy dosyć nisko, ale to dlatego, że mieliśmy EQ na awkę. Już nas tutaj Ariach przegonił nas demonko, cały czas przoduje. Więc mam nadzieję, że po prostu uda nam się dzisiaj może nawet 320 level bić, w sensie nie dzisiaj, tylko w kolejnym odcinku, gdy będę robił lochy, to jest takie przygotowanie do lochów, no ale przynajmniej macie zapowiedź, co będzie jako kolejne robione na tym paladynie. Dobra, tutaj w zasadzie wszystko zrobione z tego co widzę, awka i tak dalej jest zrobiona. Czy walki sobie chcemy klikać? A, zapominam cały czas o tym hazardziście, bo to nagrywam już po wejściu aktualizacji, więc sobie po prostu porzucamy kostkami. No i tak, tak jak mówię, taki jest plan na najbliższe dwa odcinki. Oprócz tego, jak sami widzicie, mamy weekend epicki, więc ja jakby wymienię te kamyki, poklikam sobie lochy jak najdalej mogę tak naprawdę, liczę tak po cichu na 320 level, ale czy to się uda, no to nie wiem, i następnie się przebiorę, będę miał już kamyki wykopane, więc tak jakby, no to już będzie akurat z głowy, więc po prostu te kamyki sobie przełożę do nowego ekwipunku. O, nic nam tu w ogóle z hazardzisty nie leci, pierwszy raz tak słabo mam takiego pecha. Dobra, no spróbujmy tej, chociaż klepsydry chcemy, nie bardzo. No niech będzie ten kamień. I po prostu przebiorę się i znowu nagram odcinek, tym razem po epiku, z nowymi kamikami, z nowymi itemami i dalej będziemy sobie w tych lochach cisnąć. Chcę tutaj jakby nadgonić z tym paladynem, dlatego tak się wziąłem. Ponieważ tak jak mówię, no już spadliśmy na trzecie miejsce, a byliśmy na pierwszym swego czasu, więc no niestety tak to wygląda. Nie mogę się tu w ogóle skupić na wybieraniu i na tym, i na rozmowie. Dobra, mamy w ogóle cztery kostki, więc spoko, odbieramy sobie i lecimy dalej, kolejny rzut. O, mamy golda 4 razy. Oj, w ogóle 500 tysięcy prawie jako 4, to nieźle. Spróbujmy sobie piątego wylosować. No nie udało się, ale i tak jest ok. No i możemy chyba jeszcze raz. Także no tak jak mówię, paladynem chcemy nadgonić, więc ja teraz sobie tutaj nadganiam. Mam nadzieję, że nie będziecie źli, że w tym odcinku jeszcze nie będzie lochów, ale na dziś już wystarczy. No słabo nam poszedł ten hazardzista, szczerze mówiąc. Czy my chcemy arenę robić? Chyba nie, bo mamy w planach jeszcze dzisiaj wbić dużo poziomów. Tutaj mamy maksa, więc a, możemy tylko raz kliknąć. Reset, a mogę w zasadzie zrobić, potem to sobie poklikam. Tutaj w zasadzie to możemy rozmontować i tak nam zostanie tylko jedno miejsce, no ale to trudno. Mamy sporo miejsca w ekwipunku, więc oj, tu mi się pojawiło na górze taki iksik, to sorki. W ogóle się przeniosłem na Shakesa na przeglądarce, bo stwierdziłem, że jak wychodziła ta aktualizacja i nie miałem wyjścia, musiałem korzystać z przeglądarki, to stwierdziłem, że o wiele wygodniej, wydajniej bardziej to chodzi niż na aplikacji, nie wiesza się i tak dalej. Dzisiaj sobie swoją drogą złapaliśmy Paladona, więc już jego zaczynamy karmić.
tutaj karmimy, tutaj tego, no tej ziemi nam brakuje i w ogóle wody nie mamy, a dzisiaj jest światło, czyli lipka z tymi karmieniami na ten moment. No jeszcze może z kółka coś poleci, ale to kółko raczej też zostawimy na później. Okej, mamy Tikkę i ona ma słabe dosyć pety, więc zaatakujemy powiedzmy najsłabszymi. Teraz mamy też niezbyt ciężkiego przeciwnika, więc okej. Znowu niezbyt ciężkiego, więc spróbujmy wodą. Udało się. O, i tutaj już ma 237, to spróbujmy sobie tym ogniem. No i okej, ledwo, ale żeśmy wygrali. No i teraz powinniśmy też wygrać. Dokładnie, wygraliśmy. Natomiast no nie mamy jednego, nam dla ziemi brakuje i trzech dla wody, więc to jest akurat słabo, no ale może, oj, ten niksik cały czas, bo korzystam na Chromie z przeglądarki i jak ja wezmę tutaj na górę, to ten niksik mi zjeżdża, mam nadzieję, że to nie przeszkadza, raczej nie. Dobra, tutaj na razie nic nie możemy przeklikać, spróbujemy sobie tym szlauwężem przeklikać tutaj tego głębiona, bo już chyba powinniśmy dać radę, czy nie? Spróbujmy sobie kilka razy, zanim przejdziemy dalej i udało się, okej. Teraz mamy Posejdonga, ale jego już raczej nie damy rady. No, od ostatniego odcinka robiłem sobie tylko awkę. Ten portal, czy my chcemy, raczej go nie... Może jak wymienimy te klejnoty, to na końcu tego odcinka sobie walniemy portal, bo będziemy to chcieli zrobić jeszcze przed lochami. Dobra, no i tutaj tu zaraz przejdziemy do tej kopalni. Na razie tutaj jak my stoimy... O, trenera sobie możemy ulepszyć. I szczerze mówiąc, no tutaj do serca nam dużo brakuje, więc sobie po prostu tego trenera machniemy. Ile to kosztuje? 1000 grzybów, dużo bardzo. Kurde, jeszcze muszę wykopać klejnoty, muszę się przebrać. I muszę lochy poklikać, razy dwa w sumie, bo i po wymianie klejnotów, i po wymianie EQ, więc nie wiem, czy mi starczy ta liczba, którą tutaj miałem, no ale to zobaczymy. Okej, a jeszcze golda mam. Czy gold mi się teraz przyda? No może zostawię na ten moment. Nie będziemy wymieniać. I tutaj mamy w ogóle nowego, sobie zacząłem bić, bo trochę ulepszyłem Władka. On się bodajże tak nazywał, dokładnie. Więc sobie go parę razy pobijemy. No raczej z nim tutaj większych problemów nasz Władek nie ma na 200 poziomie. I okej, no tutaj jeszcze przejdziemy do gildii, atak obrona zrobione. Portal sobie może też walniemy, gdy wymienimy klejnoty. I tutaj kółkiem nie będziemy kręcić, więc to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie, wiecie, ogólne ogarnianie postaci. Często zapominam o tym hazardziście, nie mam go jeszcze we krwi i chyba z dwa razy już zapomniałem w ogóle go robić, na żadnym koncie nie robiłem, więc szkoda. No ale on mi musi wejść po prostu w krew. Dobra, no i tak, tutaj sobie lecimy, cyk, 14, cyk. Oj, mało drewna nam zostało, no ale chyba na wydobycie klejnotów starczy. Ojeju, 360 kosztuje jeden klejnot. Niedobrze, drogo, drogo, szczerze mówiąc. Jak nam braknie surowców, to spróbujemy sobie jeszcze zakręcić kołem. Ale kurde, no troszkę się tu machnąłem. Kamienia mamy, myślałem, że drewna mamy dużo, a kamienia mało, a tu wychodzi, że na odwrót. Ile my mamy w ogóle salek w gildii? 6, z tego co widzę, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj mamy 5 i tutaj mamy 6, więc no dobra, olać to, kopiemy. Tak naprawdę będę zadowolony z każdego kryształu, ponieważ, no najbardziej z czarnych oczywiście, ale wiecie, wymienię sobie i u towarzyszy, i u naszych tych... i u siebie po prostu, no ale z tego co widzę, już mi się tutaj drewno skończyło i mamy tylko jednego na siłę, więc no dosyć słabiutko. Kurde, nie pomyślałem o tym, znaczy nie pomyślałem, nie wiedziałem, że to jest takie drogie, szczerze mówiąc. Dobra, wymieniamy sobie tego na siłę. 444 mamy chyba najsłabszy w broni, jest nawet niezły, więc sobie po prostu tak zrobimy. Okej, oprócz tego na zręczność mamy jakiegoś. 462, 412, 405. To chyba w broni mimo wszystko będzie najlepiej go wymienić. No bo ten jest o 120 lepszy. Dobra, to wymieniamy. Wytrzymałość. Czy my tutaj mamy jakiś na wytrzymałość? Mamy jeden. Co prawda ten nie jest duży, ale i tak nam daje o wiele więcej, więc sobie wymienimy. Dlaczego nie? Inteligencja mały to chyba olejemy i wytrzymałość jeden taki, to sobie spróbujemy tutaj u naszego wojownika coś zmienić. No on ma tylko jeden na HP, nie, więcej ma na HP, ale jeden taki dosyć słaby, 4-4-2.
więc za niego sobie po prostu wymienimy i okej. No i szczerze mówiąc, to było na tyle przy naszej wymianie, bo nie mamy w ogóle surowców. Kurde, ale to zepsułem, szczerze mówiąc. Dobra. Zakręcimy sobie kółkiem. No trochę tego drewna wypadło. Musimy liczyć na więcej. No nie za wiele. Ile to nam na 3 klejnoty starczy? No dobra, liczmy na jakieś fajne czarne. No niestety, nie udało się. No i znowu się nie udało i okej. A, tu jakiś pa... A, to z koła. Dobra, to wiecie co? Poczekajcie. A, ja w ogóle muszę... Poczekajcie, a tutaj muszę... dźwięki otoczenia? Czego szukasz? Nie. Sygnał wyjściowy głosu? Chyba tak, chyba sygnał... Nie mam słuchawek, ale tak delikatnie słyszę, bo mam dosyć głośno. I spoko, no to w zasadzie to i to wyłączymy. Dobra, ja w ogóle o tym zapomniałem i przez to te dźwięki tutaj były, jak wchodziliśmy do tej wiedźmy, ona się śmiała i tak dalej, zapomniałem o tym. Okej, okay, jakieś tu mamy małe klejnoty. Czy nam on się tu w ogóle przyda? 415 tam mamy, no okej, okay, podmienimy. Jeden mamy na zręczność. 466, to mamy tak, 405, 409. Dobra, no ale chyba... Chyba w tym, niech będzie w tym, trudno. Ten pasek na razie sobie sprzedamy. No i co? No i w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszą wymianę klejnotów. Wymieniliśmy tylko jeden klejnot. Także no żałosne to jest, ale w ogóle nie przypuszczałem, że nam zostanie tak mało drewna i że w ogóle to będzie takie drogie. Ja myślałem, że to kosztuje ze 100 tysięcy drewna. Nie sprawdziłem. To jest mój błąd jakby. Olałem to sobie tak szczerze. No ale to nic, no skoro mamy taki krótki odcinek, to chyba sobie po prostu wejdziemy do lochów, żeby tutaj coś poklikać, coś nadgonić, a ja te kryształy sobie będę regularnie wymieniał, czy też po prostu pozbieram drewno na wymianę i sobie w jakimś tam innym odcinku już po epiku może sobie, wiecie, wymienimy klejnoty i tak dalej i wtedy polecimy dalej, no bo niestety mi tutaj nie wyszło. Dobra, polecimy sobie z tymi statystykami. Plan na odcinek nie wyszedł, a szkoda. Tutaj sobie zaatakujemy, no ponad 20 milionów mu zadaliśmy. I teraz tak, tutaj może sobie zaatakujemy. Spoko. No niestety, odcinek się chyba będzie nazywał nieudana wymiana klejnotów. Tak jak mówię, no co w takim wypadku robimy? No po prostu będę zbierał gdzieś z tydzień tego drewna znowu. Po prostu to ulepszenie kopalni na ten 15 mi zbyt dużo pochłonęło. I być może sobie nagram znowu, że wymieniam klejnoty, albo wymienię samodzielnie i po prostu po tej wymianie epików plus klejnotów sobie wtedy jakby pociśniemy te lochy i nagram po prostu z samych lochów tylko i wyłącznie, żeby już tutaj, wiecie, nie zanudzać. Ale okej, okay, myślę, że mimo to powinniśmy coś w lochach ruszyć, bo już dawno tutaj nie byliśmy. Zaczniemy sobie może od wieży, bo już tą wieżę myślę, że powinniśmy powoli zamykać. Więc jakby no zobaczymy, jak to tu wygląda. Tak jak mówię, no przeniosłem się na wersję przeglądarkową. Przepraszam, że zapomniałem o tych dźwiękach, żeby je tutaj wyciszyć na początku, ale w ogóle nie pomyślałem o tym, dopiero potem mi się przypomniało. Okej, padł. To jest na wszystkie cechy, to możemy w zasadzie od razu rozmontować, bo nam zostało jeszcze jedno rozmontowanie. No i dalej. To jest wojownik też. Także no myślę, że już teraz ustawienia są jak najbardziej ok. I że... A tutaj zbugowało się. Chyba muszę ten X-ik wyłączyć, bo on jednak tutaj co chwilę nam wyskakuje. I może to jednak mimo wszystko irytować. Mam nadzieję, że w ustawieniach Chroma się tego da wyłączyć jakoś. Także no tutaj mówię, no ten odcinek to jest pierwszy odcinek nagrywany na przeglądarce, taki gameplayowy. Bo już kilka wcześniej nagrałem na przeglądarce. Więc się po prostu muszę do tego wszystkiego przyzwyczaić, ewentualnie to potestować, żeby było jak najbardziej ok. No dobra, klikamy sobie tutaj Dziadzio Mróz, no to jest wojownik, on też powinien paść. Tu generalnie większość tych przeciwników pod koniec wieży to są wojownicy. Więc no tak naprawdę liczymy tylko i wyłącznie na szczęście, ale raczej zamknąć tej wieży nam się nie uda na tym levelu i to jeszcze paladynem. Berkiem bądź też zwiadowcą by dało radę po prostu. Aczkolwiek tutaj raczej nie ma opcji na to. No i dobra, no może jeszcze te 50 grzybków zużyjemy, jak nie to lecimy dalej. Nie ma co tutaj, wiecie, siedzieć, bo no
tak szczerze po tej, jakbyśmy wymienili klejnoty, no to by było, by to poszło o wiele lepiej, byśmy o wiele lochów więcej pchnęli. Ale że nie wymieniliśmy, no to trudno. Nie ma co się smucić, trzeba lecieć dalej, trzeba po prostu sobie odłożyć tą wymianę klejnotów. A już się tak cieszyłem, szczerze mówiąc, na nagranie tych dwóch odcinków, bo już tak liczyłem, że ten 320 wbijemy. A po epiku to już byłem po prostu pewien, że wyjdziemy na jakby na prowadzenie. No a tu niestety nie udało się. Dobra, no już ten nie chce paść. My tutaj mamy ich ulepszonych? Mamy ulepszonych. Dobra, to sobie dwa damy w siłkę. Zaraz tu kończymy siłę ulepszać i lecimy w HP. 100 punktów, bo tak chcemy, wiecie, mniej więcej 300 punktów różnicy, żeby był taki rozstrzał. Dobra, no może Hemoridor. Tutaj mi się niektóre rzeczy jeszcze będą wczytywać, bo to wiecie... Oj, on jest chyba nie do ruszenia. Bo to wiecie, jak na przeglądarce pierwszy raz wchodzi się na Shakesa, to... to się to wszystko musi wczytać, więc nieraz ten grzybek będzie, ale i tak myślę, że nawet to widać na odcinku, że na tej przeglądarce to o wiele szybciej chodzi, nie zastanawia się tak długo, nie ma przede wszystkim tych lagów, gdy klikamy lochy, przynajmniej na razie, że tamten serwer przestanie odpowiadać czy coś takiego. No dobra, olewamy go, on tutaj nie jest łatwy do pchnięcia i za wiele ekspa też nie da, więc olewamy. No teraz mamy demoralizatora. To jest zwiadowca, czy on nam tutaj padnie? W teorii powinien, no te 30 grzybków na niego zużymy. Też tutaj nie chcę, wiecie, szastać zbytnio, bo muszę sobie zostawić na ten epik. Okej, padł. I mamy broń, szkoda, że na wszystkie cechy, ale do kibelka będzie, więc spoko. Muszę na ten epik się przebrać, to przede wszystkim. No i potem za tydzień, myślę, około te klejnoty sobie wymienię i będziemy lecieć dalej. No teraz akurat nic się nie dzieje tak naprawdę, bo z uwagi, że mamy epik, to muszę nagrać jeszcze berserka po epiku i tak dalej, więc jakby materiałów będzie, nie ma co przeżywać. No ten już chyba nie padnie. Dobra, olewamy go na razie. I co teraz, nordyccy bogowie, czy oni tutaj padną? Tutaj mamy tą Hel. No ona jest raczej nie do ruszenia, więc olewamy i lecimy sobie do Esterosu i mamy tego pudla miniaturę, który już w ogóle w tamtym odcinku powinien paść, to mi się teraz przypomniało. Okej, no na niego to tak ze 150 grzybków zużyjemy, bo on już tutaj dawno powinien być zrobiony, już miałem kilka bliskich prób z nim, więc zobaczymy. Ktoś tutaj do mnie na pocztę napisał, ale nie będę na odcinku wchodził. Oj, no powiem wam, że nie jestem, szczerze mówiąc, zadowolony z siebie, bo już tak mi się chciało te gemy zmienić, że po prostu już tak przestałem myśleć, tylko klikałem to kółko codziennie, patrzyłem, jak te surowce rosną, wiedziałem, ile kosztuje ulepszenie na 15 poziom, bo sobie to sprawdziłem, ale stwierdziłem, że o, tyle mam, to nawet nie zastanawiam się, tylko po prostu nagrywam, a tu jednak trzeba było to na spokojnie sobie obliczyć i dowiedzieć się przede wszystkim, ile wydobycie gemów kosztuje, bo jak widać, nie jest ono wcale takie tanie. No a druga sprawa to, że my tutaj z tymi surkami nam słabo idzie, słabe robimy kontry i tak dalej, więc znaczy kontr to w zasadzie teraz to już wcale nie robimy, teraz tylko sobie lecimy na tym, co nam wyleci od tego nowego hazardzisty z kółka, no i z czego jeszcze? I tyle chyba, no i ze skarbów lasu, ale to tylko raz w miesiącu, więc na tym bardzo nie ma co się opierać. No było kilka bliskich prób, ale niestety chyba on nam tutaj nie odpuści znowu. Już drugi odcinek się z nim męczymy. O, padł, zobaczcie. Jeden grzybek za dużo tak naprawdę. I się udało, fajnie. Mamy budki na 3 staty, premię do złota, więc okej. Nie narzekam. Z tym, że... no nie są na punkty życia, więc ich sobie i tak nie wymienię, ale wrzucimy do kibelka i damy może jakiemuś towarzyszowi. Dobra, no i teraz mamy Górołaza, to jest kolejny wojownik, więc jego nawet nie próbujemy, bo nie ma co. Lecimy sobie może do Tornada, zobaczymy. No w Tornadzie długo nie byłem, więc tutaj raczej się coś zadzieje większego. No i mamy 315 poziom, więc Ariak już został dogoniony. No chciałbym chociaż jeszcze z 2 levele wbić, ale to już się zobaczy.
żeby bardzo od tego demonko nie odstawać, no niestety tutaj, no mówię, no te kamienie, Jezu, taki fail, aż wstyd mi było, nie wiem, przez chwilę myślałem, czy w ogóle dalej nagrywać ten odcinek, ale już skoro zacząłem nagrywać, to dokończę. Dobra, to sobie w zasadzie posprzedajemy. Jeszcze raz, co my tu mamy? Broń, dobra. Teraz się już też bardzo nie mogę skupić na nagrywaniu. No i tu sobie pociśniemy. Ile tu jeszcze? Jeszcze dwa w siłkę i dalej lecimy w HP. Spoko. Tu wszystko? Wszystko. Okej, okay, lecimy dalej do tego tornadka. I mamy Wańkę Wstańkę i to jest wojownik, to jest blok. Z tym, że no tam była bliska próba jedna, no zużyjmy na niego tak te z 50 grzybków. Żeby zobaczyć, czy go w ogóle damy radę ruszyć. Jeżeli byśmy go ruszyli, to może by dalej poleciało to tornadko. No ale tutaj niestety z tymi wojownikami to różnie bywa. Broń, o! Pierwszy raz się zacięło, ale przynajmniej nie wyrzuciło z gry, więc spoko. No tak jak mówię, tutaj nie wiem, czy tej broni nie powinienem wymienić, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, kiedy ona była wymieniana ostatnio, ale... Ale no jeszcze się wstrzymam. No w zasadzie to na Epic sobie ją wymienimy. Więc jakby... O, a w zasadzie... Chyba powtarzam w zasadzie często, ale... Czy my tutaj... jakieś kapcie... Czy my tutaj nie jesteśmy w stanie sobie na szybko jakieś broni znaleźć? Jakiś pasek? No na razie to myślę, że olewamy. Chyba, żeby nam się na punkty życia coś trafiło, to wtedy tak. Jakaś broń, fajny rozrzut, trzy cechy. Mamy w końcu Epic, korzystamy z tego, że nam przedłużyli o jeden dzień Epic. Więc no... Trzeba korzystać i mamy jakieś rękawice na punkty życia, więc je już sobie zostawiamy i to jeszcze 5%. Znowu rękawice. Dobra, je na razie olewamy. No, daj jakąś broń. Pasek znowu, niestety na wszystkie cechy, więc olewamy. Hełm, łączna odporność, olewamy. Broń. O Jezu, słaby rozrzut, ale... Odporność tylko 16% runa. No niby nam daje 42, czyli to dużo. No nie wiem, nie no, ten rozrzut jest tragiczny, olewamy na razie. Olewamy, może się jeszcze coś się może jeszcze trafi. Chwilkę tu jeszcze poszukamy. Buty na wszystkie cechy. Dobra, dobra. Wiem, że takie szukanie itemów jest nudne jakby do oglądania. Ja sam nie lubię tego oglądać u innych i sam staram się unikać tego robić, to na wszystkie cechy. Wolę się po prostu sam przebrać i efekt tego przebrania wam pokazać. No ale skoro mamy dzięki temu ruszyć jeszcze na tym odcinku jakieś lochy, to dlaczego by tego nie zrobić? Okej, wiecie co, ja może sobie tutaj zrobię cięcie i jeżeli bym znalazł coś fajnego, to do was wracam. Wróciłem, troszkę poszukałem. No mamy taką broń, co prawda runa jest kiepska, obrażenia są średnie, ale na ten odcinek... O, jeszcze za mało złota, super. Ale na ten odcinek będzie w sam raz, czekajcie, ile ona kosztuje? 4 miliony, więc chyba raz gryfa możemy przedłużyć. Dwa razy, dobra. I sobie ją kupujemy. Ten klejnot sobie odzyskamy. No ona będzie tak naprawdę tymczasowo. Ulepszę sobie ją, niech będzie razy 8. Już trudno. Będzie tak naprawdę, no tak jak mówię, na ten odcinek. Zobaczymy, czy ona nam tutaj coś da. No 40 średnich nam dała, więc jest to naprawdę sporo. O, już widzimy pierwszą próbę taką dosyć sporą. No i poszło, dobra. Czyli no mówię, na odcinek zawsze coś dała. Popchniemy sobie dalej te lożki. A potem sobie poszukam po prostu, jak będę się faktycznie przebierał, poszukam sobie jakiejś lepszej, która będzie miała ten rozrzut o wiele lepszy, no i tą runę taką przynajmniej 18%, żeby miała. Jak nasza zwykła miała 19, no to już myślę, że nawet 20% możemy znaleźć, ale też wiecie, nie chcę się napinać o takie małe różnice. No tutaj ta syrenia kilka razy już miała bliską próbę, żeby padła. No zużyjmy jeszcze... A dobra, padło, okej, okay, nieważne. Kolejna padła. No już pół levela z tego tornada żeśmy wbili, więc jak najbardziej okej. No i mamy kolejnego wojownika, Krapiera. No i dobra, zużyjmy na niego te 40 grzybów, bo tak jak mówiłem, nie chcę tutaj zbytnio szaleć. A okej, okay, padł. I magu padł. I nie mamy miejsca w plecaku, więc sobie przechodzimy. Z broń jest cały czas, nic się nie zmieniło. Więc nie mamy żadnej broni, więc po prostu... A, jeszcze tu, dobra.
więc po prostu sobie to sprzedajemy, ulepszamy, mamy już 300, więc teraz lecimy w HP i wracamy sobie do tego tornadka, czy ono nam tutaj znowu wojownik, ale padł, więc spoko. No troszkę tego tornada tutaj ruszyliśmy mimo wszystko, tak więc nie jest źle. No ale czy ten nam padnie? No chyba nam nie padł. O, padł, okej, okay, nieważne. I kolejny padł. No i to już jest następny wojownik, ale tam była milionowa próba, więc on też pewnie padnie. No tu tak można klikać w nieskończoność, tak jak mówię, no już chyba pełne pół levela nam się wbiło dzięki temu tornadzie, a jeszcze mamy piekło przed sobą. 13 piętra raczej nie ruszymy i generalnie nic innego raczej nie ruszymy prócz tego. Tak więc dobra, no zużyjmy na niego jeszcze te 40 grzybów na równe 3000 i sobie idziemy do następnego lochu. Zaczęły mu tu w ogóle jakie bliskie próby, jak powiedziałem, że już ograniczamy na niego grzybki. No i tak, no tam w zasadzie rękawice już mam w miarę aktualne na 5% punktów życia, także jeszcze muszę tak naprawdę dwa itemki znaleźć, które mi dadzą 5%, byle jakie, więc myślę, że to nie będzie trudne i bardzo kosztowne, bo tak generalnie koszt przebrania całego nie jest jakiś, wiecie, wygórowany. Najgorzej to szukanie tych run odpowiednich. No ale mówię, już tutaj mam tyle run, że mi dają te itemki po 5%, te już powiedzmy, że sobie je zostawię, bo są ok, więc znajdę jeszcze dwa itemy, co dadzą mi po 5% i myślę, że przebranie będzie z głowy, więc też nie wiadomo, ile nie musimy odkładać na nie. No ale ok, lecimy teraz do piekła. Zobaczymy, mamy biczownika, to jest wojownik. No i on tutaj same bliskie próby, więc raczej padnie i da nam pewnie 316 poziom. Dokładnie. I co on nam dał tutaj za itemek? O, widzicie, runę ma spoko całkiem. Obrażenia, rozrzut ma taki sobie, ale myślę, że dla wojownika będzie w sam raz, więc od razu mu wymienimy. Jest to broń zmroku, więc nie oddaje nam surowców. Znaczy, no, broń zmroku, co za tym idzie, broń stalety, więc nie będziemy jej ulepszać, bo nie daje nam surowców. Zapomniałem sobie golda tutaj ulepszyć ich i golda zostawić, więc dobra. Olewamy to. No i teraz mamy zwiadowcę. Więc zobaczymy, jak nam z tym zwiadowcą pójdzie. No póki co tutaj kiepsko to wygląda, no ale było blisko, kilka bliskich prób tam. Więc jakby... popróbujemy, dlaczego by nie. No 13 piętro wejdziemy, ale w tym roku, ale raczej go nie zrobimy, więc tak naprawdę to jest taki ostatni lok, który by nam coś dał. No i też daje nam sporo expa, więc tutaj myślę, że jest sens troszeczkę ich tutaj pomęczyć mimo wszystko. No, dawaj, dawaj, no było tam kilka, 18 milionów, 12 teraz. Kilka bliskich prób jest, ale nie wiadomo. No to jest zwiadowca, on po prostu nie może robić uników, no tam chyba było 4 miliony, o ile się nie przewidziałem. No i na zwiadowców też nasza klasa jest niezła, bo ten Fireball im sporo robi. Aczkolwiek czy... znowu 4 miliony. I padło, okej, okay, super. I mamy tutaj dla zabójcy, ale chyba zabójca ma dobrą klatę, dokładnie, więc na razie zostawiamy, będzie do rozmontowania i lecimy dalej. To jest wojownik i on też powinien nam paść i dzięki temu powinniśmy wbić 317 poziom. Jeżeli by nam się udało, no tam było niecałe 2 miliony, niecałe 2 miliony. Jeżeli by nam się udało wbić 317, to tak naprawdę będziemy tylko na 2 levele do tyłu od Demonko. Mimo to, że żeśmy nie zrobili naszych założeń na odcinek, czyli nie zmieniliśmy gemów, jeszcze się będziemy musieli przebrać i takie inne rzeczy, więc jest duża szansa, żeby go po prostu przegonić znowu. Tak więc, no mówię, no ale w tym czasie już tam sporo paladynów nadgoniło, gdy ja robiłem samą mawkę i nie klikałem w ogóle lochów. Ten Ariak nas przegonił o 2 levele, jakiś tam inny jeszcze wbił 309, gdy ja miałem ten 314, więc też już powoli nadganiał. Także no gonią tutaj cały czas, nie poddają się. Dobra, no jeszcze myślę, że 150 grzybów na niego. Do 2600 sobie zjedziemy. Jeżeli nie padnie, no to trudno. No to jest wojownik, no tutaj Kunegunda musi zadziałać. I by kurde... nie było problemów z nim większych.
jeżeli ona by mu zbiła więcej HP troszkę. No mało nam brakuje do tego 317, kurde. On by nam na pewno tutaj dał, myślę, że nawet 317,5. Więc no szkoda, no już nie mamy bardzo gdzie urwać tego levela tak naprawdę. Tak sobie teraz myślę, no ale tornada już raczej ciężko będzie... O! Padł, dobra, nieważne. Nie było tematu. No i mamy ten na wszystkie cechy, więc też do kibelka. Tu nam się warta skończyła. W zasadzie to już możemy ją wziąć do rana. Dobra, no i lecimy dalej. Adwokat Diabła to też jest wojownik. No i też na niego zużyjmy ze 150 grzybków. Myślę, że tak do 2500 zjedziemy. No on też... O! Padło, dobra, super. I zobaczcie, jak mało nam do 318 brakuje. To jest na wszystkie cechy. No mało nam tutaj zostaje, ale już po 12 sobie to rozmontuję. No i ten ostatni to także jest wojownik. No i okej, zobaczymy, czy uda nam się tu zamknąć to piekło. Myślę, że na czymś, no zresztą tą 318 to już zawki nawet jutro dobijemy, więc myślę, że nie ma co tutaj się napinać o coś innego. Ale no fajnie, fajnie to poszło mimo wszystko. Tak więc ja jestem zadowolony. No dobra, tu do tych 2500, tak jak mówiłem, zjedziemy. Jeżeli nie padnie, to szkoda. A jeżeli padnie, to padł, super. I mamy 318,5 i mamy jakąś broń. No, taka se będzie do... Będzie do rozmontowania. Dobra, no i zobaczmy to 13 piętro. To jest wojownik też, on już ma tutaj 9000 siły i 101 milionów. No zużyjmy na niego te 100 grzybów, mimo wszystko do tych 2500. No jeżeli on by padł, to byśmy wyrównali się z demonką, co by było super. Biorąc pod uwagę, że nam nie wyszło ani... No, nie wyszła nam ta zmiana gemów. Bardzo nad tym ubolewam, nie ukrywam. Że nam to nie siadło, bo jednak no cały mój plan jakby z tymi dwoma odcinkami legł w gruzach na ten moment. Dopiero się on ziści za tydzień. Ale w zasadzie jakby nie patrzeć, to dzięki temu jest dodatkowy odcinek, bo to co ja teraz robię, to miałem tego nie robić. Przed nagraniem, przed przebraniem i przed zmianą gemów. A tak naprawdę to sobie poklikam, a za tydzień i tak nagram zmianę gemów i nagram jakby po epiku i po gemach odcinek z samych lochów, więc ten odcinek to jest taki bonusowy, który wyszedł nawet mimo to, że miał nie wyjść po prostu, tak to nazwijmy. Okej, no i już tutaj nie mamy jakby, nie mamy na czym urwać tego levela 319, tego już raczej nie pchniemy, piekło żeśmy zamknęli, więc super. No i w zasadzie to by było na tyle, myślę. Odcinek ma tutaj lekko ponad pół godzinki. Tutaj już raczej nic nie pchniemy na ten moment. Dziadziom, o, dziadzia Mroza żeśmy jednak pchnęli. I to jest na siłę, zobaczmy. Premia do PD. A temu daje 47, więc okej, okay, podmienimy. Odzysk klejnotu, miejsce na klejnot, cyk, cyk. No i dobra, no czy my tutaj jeszcze coś pchniemy? No tu jest znowu wojownik. Ale okej, okay, na ten moment dolewamy, bo i tak, no tu blisko, blisko, kurde, kusi. Ale i tak tej wieży nie zamkniemy teraz, więc nie ma co o te parę procent się napinać. Ja to sobie jakby... mówię, no po tej zmianie gemów i po tym wymianie ekwipunku po epiku na pewno już zamkniemy tą wieżę i pchniemy o wiele więcej lochów. I myślę, że może nawet 325, czy byśmy byli w stanie wbić? Może 325 nie, ale na pewno jeszcze ze 3-4 levele tak. Ale to już w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie wbić na Discorda dla widzów, możecie zostawić subskrypcję i oczywiście jakiś komentarzyk. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.